Na byłym już targowisku Flora trwają prace rozbiórkowe. Usuwane są stare stragany i kioski, a teren jest oczyszczany. To kwestia dni, kiedy popularna Flora pozostanie jedynie w pamięci mieszkańców naszego miasta. Zapytaliśmy ich, co powinno powstać w tym miejscu. Parking jakiś. Miasto na pewno sprzeda to komuś i ktoś coś wybuduje, nie? Nie mam pojęcia za bardzo, ale myślę, że chyba kolejny parking, bo... Kawał terenu. Kawał terenu. W mieście za dużo tego nie ma. Mówimy o podwyżce za parking, więc przydałoby się chyba. Też tak widzę, że te autobusy się pętają, nie mają gdzie się pochować z wycieczkami. Ale z drugiej strony ciężko byłoby im wyjechać stąd, prawda? No właśnie, to prawda. To prawda, chyba jednak organizacja jest taka sobie. Powinno zostać targowisko, o, moim zdaniem. Tylko ulepszone. Tak było, no, tak, tak, tylko ulepszone i urozmaicony towar był i różne. I był wygodne, wygodne było. Ale z jakiegoś powodu to wszystko padło. No wie pan, padło, jak się podnosi im czynsze i nic nie robi, tylko w takich budach siedzą, to padło, nie? Teren po byłym targowisku Flora należy do miasta i to lokalne władze już niebawem podejmą decyzję, co z nim zrobić. To będzie przede wszystkim Rada decydowała, z tego względu, że tam trzeba będzie prawdopodobnie zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Ja chciałbym, żeby ta przestrzeń służyła w pewnej formule mieszkańcom. Jakiej formule, to jeszcze ustalimy. Nieoficjalnie mówi się o dwóch koncepcjach: parkingu bądź parku. Choć niewykluczone, że teren zostanie przez miasto sprzedany.